Do zmroków okupacji hitlerowskiej powraca we wspomnieniach Zofia Kossak. Wyglądało przerażająco i żadne najstraszliwsze nawet opisy piekła nie dorównują rzeczywistości, jaka wówczas miała miejsce. Ten pożar, którego nikt nie gasił, który płonął i płonął tygodniami, bez przerwy, tuż o ścianę, który tchem gorącym żarem sięgał w pobliskie dzielnice Warszawy, napełniał miasto czarnym nalotem spalenizny i sadzy. Napełniał grozą samym widokiem. Niemcy nie dopuszczali nikogo blisko murów getta, ale pomimo straży niemieckich ludzie podkradali się blisko pod mury. Słyszeli wycia rozpaczy jednych, krzyki bojowe walczących, ryki rozbestwienia Niemców, głuszone przez huk pożaru i trzask walących się ścian. Na balkon czwartego piętra domu, który płonął od dołu, wybiegła grupa ludzi. Małżeństwo, stara babka. Małżeństwo objęło się ramionami i skoczyło w dół w płomienie. Babka za nimi. Przed skokiem zamachnęła się i cisnęła w bok tłomoczek z pościelą, który upadł na pas ziemi nieobjętej pożarem. Leżał. Nagle poruszył się. Ten tłomoczek się poruszył. Przyskoczył Niemiec i zaczął dziabać go bagnetem raz koło razu. Tłomoczek znieruchomiał. Po chwili ziemia pod nim zczerwieniała. Wielkie robiły na nas wrażenie postacie bojowców żydowskich wychodzących z kanału. Potem, gdy nasi powstańcy warszawscy, w tej liczbie moje rodzone dzieci, syn i córka, tak samo przechodzili kanałami, tak samo wyglądali, to wrażenie zlało się już w jedno wspomnienie tych dni. Zofia Kossak była inicjatorką i czołową działaczką Rady Pomocy Żydom. Oto co pani Zofia Kossak mówi o działalności tej organizacji. Czym była wówczas taka organizacja, jakie było jej działanie i jak wielkie ryzyko pociągało należenie do niej i zajmowanie się sprawą najnieszczęśliwszych w świecie proskrybowanych Żydów. Niedola ich była tak wielka, że nie można było być człowiekiem, ażeby nie usiłować ich ratować. Gdyby nie wyciągnąć tej pomocnej ręki, nie licząc się zupełnie z tym, co to może pociągnąć za sobą, nie miałoby się już prawa do szacunku dla samego siebie. Organizacja ta, acz obejmująca szeroki wachlarz, obejmująca prawie cały kraj, była ściśle konspiracyjna i tajna. W pierwszym rzędzie należeli do niej wszyscy ci Polacy, którzy już poprzednio, nie czekając na pomoc z góry, na zrzeszenie, ratowali Żydów na swoją rękę. Nie było w najmniejszym stopniu nawet różnicy w traktowaniu przez Niemców ukrywanych Żydów i tych, którzy ich ukrywali. Byli likwidowani natychmiast i to bezwzględnie. Cała rodzina ginęła, od najstarszych aż do dzieci. Żydzi przechowywani oczywiście też. Ci Polacy, względnie cudzoziemcy, którzy pamiętają wojnę, ale znają warunki na Zachodzie, jakie wówczas były, nie mogą sobie nawet zdawać sprawy z tego, co się działo na terenie Polski. Bo wszakże Żydzi stanowili tylko pierwszy etap, a my, Polacy, mieliśmy być wygubieni następnie. Mieliśmy być równie zlikwidowani jak oni.
Polsce żyło przed wojną ponad 3 miliony Żydów. Bezpośrednio po wojnie było ich 40 do 50 tysięcy. Mogę śmiało stwierdzić z całym poczuciem odpowiedzialności, że ci, co przeżyli i co doczekali dzisiejszych dni, przeżyli dzięki temu, że ich uratowali Polacy. Polacy tych przekonań czy innych, Polacy chrześcijanie, Polacy niewierzący, ale zawsze Polacy nie mogący patrzeć na to obojętnie. Wypadki, jakie się zdarzały, mogły zdarzać tak zwanych szmalcowników denuncjujących Żydów, przez co ginęli tak samo i Polacy, ci, którzy ich przechowywali, były niezmierną rzadkością. Nie ma społeczeństwa, które by nie miało swojego procentu kanali. W jakim celu mówiłam to wszystko? Aczkolwiek te wspomnienia są we mnie żywe i pozostaną żywe dozgonnie, nie lubię do nich na ogół powracać, nie lubię o nich mówić. Chyba, że jest w tym jakiś cel. Ten cel dla mnie jest bardzo wyraźny. O tych rzeczach muszą wiedzieć i pamiętać ci, którzy ich nie przeżyli, nie widzieli, którym trudno w nie uwierzyć. Historia jest mistrzynią życia i wskaźnikiem, ale tylko wtedy, gdy się liczyć z jej wskazówkami i z jej słowami i z faktami. Jeżeli się je zaniedbuje, zapomina, cóż stoi na przeszkodzie, aby się te rzeczy powtórzyły znowu? Nie mówię tego, aby szerzyć nienawiść do Niemców, aby domagać się dyskryminacji narodu, który zdolny był podobne zbrodnie popełniać z zimną krwią, z całym spokojem, planowo. Nie. Nie chcę nienawiści widzieć u nikogo. Lecz co innego jest nienawiść, a co innego świadomość, że są nadal obok ludzi dobrych, są też ludzie źli. Że mogą się te rzeczy powtórzyć i że obowiązkiem wszystkich ludzi, nie tylko zainteresowanych bezpośrednio owych synów i wnuków, ale wszystkich ludzi przeszkodzić temu, nie dopuszczać do tego. A nie dopuści się, jeżeli się będzie o tym wiedzieć i pamiętać. Mówiła Zofia Kossak.